Kurde, kolejny cel prowadzi do wesołego miasteczka. Napawa mnie to, no nie powiem, niebywałym optymizmem, bo może w końcu faktycznie naszej bohaterce uda się przejechać. Dobra, szklarnie wskakujemy, jak mnele. Co jest? Ja pierdzielę, głupie ograniczenia, jakieś ściany, nie wiem, ten... Ściany sra... No wiadomo. Myk. Jedziemy do wesołego miasteczka. No i muzyczka leci. Dobra, poczekaj. Spróbujmy coś innego. No i jedziemy, wracamy do Night City. Trochę kawał drogi, ale cóż, co zrobić? Trzeba się przejechać. Pojadę na skróty przez pustynię. A jak? Moja Bawara jest pustynnie odporna. 6 kół. Maksymalna stabilizacja. Maksymalna kontrola. A przede wszystkim niewyobrażalny lans. Miałem niby sprawdzić, czy da się okraść tego bydlaka z bronią, ale się nie da. Jestem wręcz przekonany, że się nie da. Ale sprawdźmy to od biedy. No, sprawdźmy to. Ja jestem przekonany, że się nie da, ale no cóż. Nie mogę, muszę to sprawdzić, więc... Dobra, byku! Ręce do góry... A, widzicie? Nie da się. Nie mogę strzelić w niego. Mogę strzelić obok, nie mogę w niego strzelić. Dobra, warto było to sprawdzić. Raz tylko udało nam się zabić jakiegoś handlarza, tego z dealerką, co sprzedawał. To chyba był błąd w ogóle, bo mi się wydaje, że normalnie można zabijać, nie można było zabić go. Granat? To ja też nie zadziała. Nie, nie zadziała. Kiedyś próbowaliśmy i ludzie są odporni na granaty. No. Nie zadziała. Jak go nie można zabić, to granat też nie zadziała. Kiedyś próbowałem. O, co to za melina? Ciekawe. W sumie nie obchodzi mnie to. Jedźmy dalej. Nie mam czasu na pierdoły. A zresztą, aż zaciekawiło mnie to. Co tu się do jasnej ciastej dzieje? Co tu się dzieje? Ja mam pytanie. Jak to się mówi? Do zobaczenia na szlaku. Okej. Okay. Dziwny goleściu. No cóż, coś tam ma. Walić to, żeby ma fioletowy itemek. Lecimy dalej. Kurde, dobra. Skorzystamy z przystanka autobusowego, żeby trochę szybciej się przemieścić. W sumie. Czemuż by nie? Będzie troszeczkę szybciej. Szkoda, że nie ma takiego normalnego czekania na autobus. To byłby fajne. No, trochę szybciej będziemy. No ja, że będę przechodzić DLC, jak wyjdą.
Nie podę tyle w gram, żeby teraz potem DLC nie przechodzić. Dobra. O tym miejscu, to było miejsce podane jako kolejne miejsce super szpiega. O, melanżyk. Dobra, niech się bawią. Dobra. To ślad się urywa. Czyli co, facet chowa się gdzieś tutaj? Może. Może znajdziemy kolejny router? Okaże się. Ciekawe miejsce. W sumie dobrze współgra z twórczością tego typa. W sensie? Że ten Luna Park to też karykatura ekscesów kapitalizmu? W sensie, że to też prymitywna rozrywka dla idiotów. Zbada okolice z przyjemnością. Ale melanż. Zobaczmy. Mogę ich zaatakować. W sumie jak nie wiem czemu miałbym to zrobić, ale są. Mogę ich zaatakować. W sumie chyba dla rozrywki, co nie? Ktoś! Nie masz prawa! Kurwa, przecież się nie wydam. Dobra, przerywamy ten melanż. Szukam tego jednego typa, wiecie gdzie jest? He? Nie? To bawcie się dalej. Kapitał to krew globalnego systemu opresji. Pieniądz to narzędzie kolonialnej opresji umysłu. Ciekawe. Podziały klasowe to mejoza anarchii. Ale co to do cholery jest? Jak to co? Swedenborg Riviera! Gratulacje! Znalazłaś proroka Night City! A to dobre! Filozof w skrzynce! Wrzuć mu parę baksów, może rzuci kolejną maksymą! No cóż, no... Spotkasz przystojnego lobbystę, kiedy najmniej spodziewasz się brutalnej rewolucji klasowej. Każdy sukces rozcieńcza duszę. Jak to w ogóle możliwe? Nie mam zielonego pojęcia! Jezu, Willi, ależ to jest piękne! Ja mądrości wyplute przez manekina w szklanej gablotce. Szuka w nich drugiego dna, analizuje, kłóci się o poprawną interpretację. To było przeleżeć 50 lat. Muszę się rozejrzeć. Ktoś musiał grzebać przy tej maszynie. Poważnie? A może tam w środku jest pajac, który bardzo chciał zostać prawdziwym chłopcem? Może tak być. Patrz, ktoś ten automat podłączył do sieci. No to na co czekasz? Zobacz, co można wyczytać z tych kabli. Dobra, sprawdzamy to. Ale to dobry automat, co nie? Dobra, mamy to. Po nitce do kłębka i co? Czuję się oświecona. Ha, ha, ha! You have been pranked! Ha, ha, ha! No i zostałem chyba sprankowany. Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, ktoś zhakował automatycznego wróża, podmienił mu algorytm, żeby zamiast przepowiedni składał antysystemowe maksymy. A potem podłączył go do sieci przez system routerów, które maskowały skąd idzie sygnał. Genialne, po prostu genialne. Damy radę tego kogoś znaleźć? Chciałbym typa wyściskać. Obawiam się, że to niemożliwe. Po pierwsze, nie zostawił żadnych śladów. Po drugie, ty nie żyjesz, Johnny. A, tak. Jak się dobrze bawię, zdarza mi się zapomnieć. Ej, Vi, nie odłączaj go, co? Powiedz Johnemu, że zostawi automatyczną wróżkę w spokoju. Podepnij się do automatycznej wróżki, aby zmodyfikuje algorytm. Nie, no nie ma takiej opcji. Modyfikujemy go. Nie ma takiej mowy. Zmień algorytm na bardziej absurdalny. A,
Ja zresztą. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Pozwól swoim myślom tańczyć pożądliwą rumbę do akompaniamentu akordeonu szczęścia. Co ty? Ciekawe, co na to fani? Wiem, że nie zawsze dam po drodze, ale masz swoje dobre strony, dziewczyno. Femki gromadzą obłoki wykresów wyplute z kloaki finansowej karuzeli. Dobrze. Jak tłusty narwal w rui, wśród parzącego lodu. Środki produkcji powinny należeć do współdzielonej świadomości. Nice, rozegraliśmy to perfekcyjnie. Dobra, dzwonię do Nancy. O, nie zgadnę. Dzwonisz, żeby powiedzieć, że masz dość walenia głową w mur? No, tak nie do końca. Coś jednak ustaliliśmy. Jacy my? Ktoś ci pomagał? Nie, sorry, przejęzyczenie. A Swedenborg to jeden wielki żart. Co? Jak to? To automat. Bot, który łączy losowe słowa w pseudomądrości. Ktoś go podłączył do sieci i się pewnie z nas naśmiewa. Cholera, Vi. To jeszcze lepsza historia niż myślałam. Przyjrzę się temu. Aha, no i zaraz prześlę obiecaną kasę. Dzięki, pa. Nie ma sprawy, byczku. Dobra. I ten oto sposób porozmawiać z bezdomnymi? Każdy mener w tym mieście marzy, że pewnego dnia znajdzie śmietnik coś. Co to za zadanie jest? I to zadanie jest konkretnie skierowane? Czemu dostałem zadanie porozmawiać z bezdomnymi? O co chodzi? No dobra, ale... No skoro gra mi mówi, że dobrym pomysłem jest porozmawiać z jakąś konkretnymi... To pewnie jest tak, ja wiem o co chodzi. Chodzi pewnie o żula Marka. Nie znacie tej historii, ale wystarczy, że ja ją znam. W każdym razie jeden z najlegendarniejszych żulów jest właśnie żul Marek. Może kiedyś wam opowiem. Będziesz grać Dying Light 2 jak wyjdzie? No tak, no głupie pytanie. Naprawdę głupiutkie. Musimy porozmawiać z bezdomnymi. To jest tak bardzo ważne dla Vi w tej chwili. Co? Jakiś chip w moim mózgu? Nie ma takiej opcji. Musimy najpierw pogadać z bezdomnymi. Szybko! Do bezdomnych! Jedziemy do największej meliny w Night City! Melino! To tędy! Do bezdomnych! Kurde, to jest jedna z też głupszych elementów. Dobra, zahaczmy o rąbany teleporter, bo to nam zajmie wieki. Pojadę skrótem. Do bezdomnych. No, melenownia. To by pomyślał, że w pewnym momencie dojdzie do tego momentu, że gra będzie chciała, żebyśmy pogadali tak. Żebyśmy pogadali z bezdomnymi. Kto by pomyślał? Kup! Błagam cię! Ja mam co robić z pieniędzmi, tylko kupować jakieś gówno. Jakiegoś poloneza. Ojeju, no dobra. Koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. No dawaj, złapiemy tego gałgana. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. Rancho coś tam. To jest rancho, tak? Ach, kurde. Nie wiem, czy powinniśmy się zajmować tymi pierdołami, ale no cóż.
Zajmijmy się nim, niech stracę. Dobra, pojedziemy skrótem. Myk, o cholera. Nie wyszło. A jednak wyszło. Ale nie wiem, czy stąd wyjadę. Cholera. Dobra, trudno, nie zmieszczę się. Głupie zadanie. Nie teraz, Regina, nie mam czasu. Jest rozruba na placu budowy. Ja pierdzielę, koleś, nie obchodzi mnie to. Będzie dobrym kandydatem do badań, jeśli dasz radę go oszczędzić. Nie obchodzi mnie to. Przesyłam szczegóły. Ara, mamy tutaj auto. Szybko, zanim przejedzie, uff. Dalej, man. Powiedz, że też się widzisz, że dostrzegasz podstępną intencję krzywizny ich dziobów. Co? Flamingi. Więc są realne, jak agenci Pinkertona bez Ertona. Jak ptak bez P. Zaprzeczona negacja, nie, nie P. Słuchaj. Mów do mnie, Clarice. Słuchaj, Clarice. Zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem, ale czas wracać do domu. No właśnie. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. No to je uciszę. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Choć głębiej. Co do cholery mam zniszczyć jakieś... flamingi? To tutaj coraz dziwniejsze rzeczy się dzieją, powiem wam szczerze mówiąc. Dobra, tak będzie chyba szybciej. Johnny Silverhand. Dobra, ja stąd spadam. O cholera, ale ostrzał. Cyberkryzoza. Kurwa. Szkoda, że nie można jak człowiek strzelać z pojazdu. Tylko jak menel trzeba wychodzić. No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Łatwo! Clarice? Wyłączyła się. Dobra, powinno zadziałać. Powinno zadziałać, tymczasem porozmawiam... Właśnie nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Pierwszorzędna robota. Nie ma sprawy, byku. Mam radę wynagrodzenia. Co prawda jakieś grosze wysyłam. Dobra, zajmijmy się teraz sprawą bezdomnych. Nie no, jeszcze raz. Sprawą bezdomnych. Nie zmieniajcie mi misji co chwilę. To tutaj. To tutaj jest legenda bezdomnych. Czemu tu akurat? Nie wiem, o co chodzi. Zapytajmy ich, o co chodzi. Czemu akurat miałem się z nimi spotkać? O co pochodzi, byczki? A ty tu czego? Co fajka chcesz? Ja nie mam fajka. A ty, Rick? A gdzie rzuciłem, palenie szkodzi. Słyszysz? Nic tu po tobie. Szerokiej drogi. Nie zwracajcie, co jest w tej teczce? Co jest w walizce? Co mówisz o tym śmieciu? Złom pewnie. Mhm, puszki. Albo może butelki. Skąd ją macie? Skąd macie tę walizkę? Przecież gołym okiem widać, że to sprzęt korporacyjny. A ty co? Z biura rzeczy znalezionych? Nie twój interes. To się nie interesuj. No ty. Dawaj tę walizkę. Spokojnie, szefowo, tylko spokojnie. Jakoś się dogadamy. Nie każ mi powtarzać. Oddajcie jej tę walizkę. No już. I tak jej nie otworzysz. Nie da się. Przekonamy się. O, Judy! Gdzie ją znaleźliście? Hej, V! Zacząłem ten nasz BD i znowu myślę o tobie. Super mi się nad tym pracuje. Sprzęgnięcie dwóch ścieżek emisyjnych jest turbo trudne. Powstaje dużo szumu, które muszę filtrować spod palca, żeby nagranie wyszło maksymalnie czyste, jednocześnie rozbieżności reakcji potencjalnego efektu małeca. Nic nie muszę robić, żeby wzmocnić wynik to zrobić. Tak, brzmi świetnie.
Hehe, widzę, że ktoś się podekscytował. Urok nie ma nic do tego. Kalaba co? Kalabacita. Kalaba co? A nic, dobra, spadam, papa. Pa. Hehe. No dobra. Głupoty. Gdzie pytam? Te śmietniki. O, tam. Kurwa, George. To nie była nasza robota, okej? Okay? Koleś już nie żył, słowo. Serio? Bo wyglądacie jak zabójcy do wynajęcia. Zejdźcie mi z drogi. Dobra, bierz. I wrzuć kurwa na luz, co? Dobra, już. Sią mi stąd. No już, wynosić się stąd. Dobra, hakujemy, to będzie prosta robota. Sezamie, otwórz się. Ty, patrz, otworzyła ją, serio. Ciekawe, bardzo ciekawe. A weź daj mi święty. Udaj na miejsce zrzutu się. No, coś tu jest na rzeczy. No nie, znowu do tamtej melinowni? Dobra, no nie mam wyboru. Jest tam jakiś teleporter? No jest, tutaj możemy się teleportować w sumie. Będzie dużo bliżej. Dobra, dzięki byczki, ale... Cóż, mam biznes do załatwienia. No... Co ci menele od nas chcą, powiem wam. Jak to się mówi, nie wiem, ale się dowiem. Kurde, jaka ładna pogoda jest w ogóle. Elegancka taka. W sam raz na robienie, chodzenie i wykonywanie misji od Meneli. Zobacz te świetniki, po co? Tam było tylko jakbyśmy nie potrafili hakować, a tak to nie potrzebujemy tego. To było opcjonalne zadanie. Dakota. No i mam dla ciebie niecodzienne zadanie. Nuda. Musisz sprowadzić ciało Trevora Brassa pod adres, który dostaniesz w załączniku. Chłopak zginął od kul rejsów. Rodzice nie mogą go pochować, bo zwłoki ich syna nadal nie wróciły do domu. Ty możesz to zmienić. Szczegóły w załączniku. Po pierwsze, jak mnie to zaczęło irytować, że co chwilę mi zmieniają ten, zmieniają mi zadanie, tak po prostu. A dwa, że teraz mam inną sprawę do załatwienia. Kontraktów nie będziemy robić, to jest największa nuda ever. Ale tu? Oho, towarzystwo. Dobra, zaraz się tym zajmę w sumie. Naruszmy protokół. Dobra, atak wirusowy. Elo! O kurde, dobrze są. O kurde, to było zbyt za szybko. No. Kurde, dobrzy są jednak, są uzbrojeni. Dobra, załatwimy to pomalutku w takim razie, byczki. Załatwimy to troszkę wolniej. Bo jak za szybko, to niezdrowo się okazuje. Dobra, zróbmy mu zwarcie. Zobaczmy, ile zwarcie mu zada. Nic prawie. Zwarcie jest wyrzuteczne. A nie, jednak zginął. Hehe. Atak wirusowy. Powinno ich nieźle pokrzywiać po tym ataku. Ktoś mnie widzi? Tam gdzieś jest. Rzuć broń i wychodź. Cicho, byku, umieraj. O! Kator subskrybuje za pomocą prawie 2 miesiące. GG, jak szybko ten czas mija. No i to się szanuje. Jeszcze tam jest byczek. Zróbmy mu przegrzanie. To był chyba ostatni.
A jednak nie ostatni, jednak prawie ostatni. Ale coś ciekawego. No dobra, chwila prawdy. Co to jest? Wygląda jak coś z kosmosu. Co? Co to jest do cholery? No jak to co? Brand sesji 2021. Impresja numer 18, olej na płód. Naprawdę. Perły przedwieprze. Taki z ciebie koneser sztuki? No proszę. Nie wiedziałam, że taki z ciebie koneser sztuki. Nie jestem, ale miałem kiedyś dziewczynę, która była malarką. Miała zdrowo nasrany pod kopułą, ale seks, mówię ci. Nie mów, bardzo cię proszę. Ale co to do cholery robiło na Księżycu? Jak to co? Zdobiło stację orbitalną jakiegoś bogacza. Połowa Luwru wylądowała w kosmosie. Byłeś tam kiedyś? Oj dziewczyno, masz mylne wyobrażenia o tym, ile zarabiają muzycy rockowi. Dobra, zbierajmy się stąd, zanim zrobi się tu tłoczno. A ten obraz... Myślę, że bez problemu znajdziesz. Czyli można go sprzedać za grube pieniądze pewnie. No i co? 4 delejmany mi zostały. Kurde, byczki, co? Robić te delejmany? Jak myślicie? Robić te delejmany czy olać to? To jest tak. Śledź zadanie. Mogę to w ogóle śledzić? Niby mogę. Olać, nie, tak. Co nie, niby mogę to robić, ale czy warto? No nic, tutaj żeśmy ładnie. Nie no, ktoś napisał, że te delejmany mają wpływ na fabułę. Czy to jest prawda? Tutaj poproszę jakiegoś eksperta, żeby tutaj powiedział. Czy to ma jakieś, czy to ma faktycznie znaczenie, te delejmany? Czy to jest stek bzdur? A słyszałem o tym bugu, że możesz sobie pomnożyć hajsik. Słyszałem. Z tym obrazem, że to jest sposób na hajsik. To próbujemy to swoją drogą. Dobra, teleportujmy się tu. Przy okazji jakiegoś kupca wypadałoby znaleźć, bo jest właśnie, podobno jest bug, znaczy nie wiem czy chcę z tego korzystać, bo tak jak mówię to jest bug. Ale generalnie jest bug, który polega, w sensie i tak mamy koniec gry i tak już nic nie kupujemy. Ale jest taki bug, że ten obraz sprzedajemy za 4, kupujemy go za grosze i tak w kółko. Proszę się rozejrzeć, gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z... Dobra, zaraz się rozejrzę. Zaraz zobaczę czy to faktycznie działa, bo jest podobno taki rozejrzę błąd. Rozejrzę się. Że ten obraz, można go sprzedać. Można, nie wiem czy tutaj, czy po prostu u kupców być może, ale jest taki obraz. Nie wiem czy tu, gdzieś jest obraz na pewno. Może go tu nie można sprzedać? Poczekajcie, szukam tego obrazu, którego pozornie, teoretycznie mogę sprzedać. Ej, patrzę czy jest tutaj. Jest podobno obraz, który można sprzedać za 4 kafle. Jak on wygląda? Dobre pytanie. A, masz rację. Cena. Dobre. Jest. Pozornie można sprzedać. Nie, chyba naprawili już. Zobaczcie, widzicie? Sprzedać i kupić chyba można za 4 kafle, normalnie. Chyba naprawione, co nie? Tak mi się wydaje. Spróbujemy u kupcy. Chyba naprawili to jakoś, niedawno. To tak. Czyli generalnie, no wiem, że ktoś mi napisał, że to może mieć znaczenie. To tak, powiem wam, że nie mam jakiegoś parcia, żeby to robić. No ale w sumie dużo mi nie zostało. I to byłoby wtedy już wszystko. Gdzie jest mój motor? Tutaj przyjechał se. Ewentualnie tak jak mówisz, poczekaj, to też możemy wypróbować. Dobra.
Możemy jeszcze wyprowadzić, tutaj ktoś napisał, że sprzedaj, wyjdź i sprzedaj. Zobaczmy. Sprzedaj. O, faktycznie jest bug, teraz widać. I można pewnie tak w kółko, co nie? O, byczki. Nie limi- Dobra, jednak to działa. I można tak w nieskończoność. To jest bug. Dobra, teraz hajs mi w sumie nie jest taki potrzebny, więc wyrąbałem go trochę w ten hajs. Co najwyżej, gdybym chciał sobie kupić samochody, bo już wszystko i tak mam wymaksowane, więc ten hajs mi jest niepotrzebny tak naprawdę. Ale jest bug faktycznie. No ale to jest, tak wiecie, tak naprawdę to jest błąd gry, więc z tego się nie powinno korzystać, no. Taka jest prawda. Dobra, jest i ten Delayman. Przyszłaś mnie wykończyć. No dokładnie. Przyszłam cię wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie, nie mam złych zamiarów. No właśnie, byczku, wyluzuj. Ja mam. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia. Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dowiedzieć. Jakaś... No nie jest. Delamain mnie nienawidzi. A jednak, szukaj ojca. Samobójstwo jest nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie. Niczym nie różnisz się od człowieka. To jaką radę dałabyś człowiekowi? Krok po kroku dojdź do ładu ze sobą i światem. Przynajmniej spróbuj. Dobra, wracam. No łatwo. Dobra, trzeba było wyjaśnić mu... Zresztą samobójstwo nie jest rozwiązaniem. Kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. No. Kurde, jakie te zadania są głupie z tym Delaymainem. Masakra. Dobra, gdzie teraz? Kurwa, jak daleko. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Oś na tym mówię. Kurde. Nie wierzę. Rada wynagrodzenia została wysłana. Wezwijcie gliny! Dobra, poczekaj, jak się uspokoi i pojedziemy sobie. Te samochody są popierdzielone, powiem wam. Jeden chce samobójstwo po... i drugi robi bip bip, frajerzy, trzeci to jest jakimś nieśmiałkiem. Kurde, no popieprzone są te samochody, ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Człowiek tu przyjeżdża, żeby, nie wiem. Nie rób autka, fajne mają osobowości. To nie rób czy rób? Dobra, już je robię, więc już jolo. Ile to zajmie? Z 10-20 minut max i wszystkie auta zrobię. Chyba mi zostały tylko... ile? Dwa? Trzy auta mi zostały, no to wiecie, śledź zadanie. A, to jest ogólnie. Czyli dwa mi zostały, no to już łatwo. Dobra, oczywiście musimy auto wezwać, czy tam w tym przypadku motor, bo Bawarą łatwiej się jedzie trochę motorem. Bawara jest, a wiadomo, klimatyczniejsza, ale... w tym przypadku motorem będzie łatwiej. Dobra, go! W pobliżu miejsca pani pobytu znajduje się jeden z moich... Dobra, zajmę się tym. Jasne. Wysypisko śmieci, kto by przypuszczał, że tutaj będzie jedno auto? Kto mógł przypuszczać, że właśnie w tym miejscu? Oh yeah.
Ech, co znowu wymyślił? Nie wiem. Ale kolejne auto chce, żebyśmy do niego wsiedli. No dobra. Takie auto na wysypisku śmieci? Why not? Wsiadamy, co może się stać? Elo. Skąd znasz moje imię? Znasz moje imię? Skąd? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trójświeczym ostrzu. Filozof! Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. A ty skąd pochodzisz? Za Black Wallaby. Tam jest mój... byłam tam! Czas wracać do Delamaina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Czego szukasz w świecie materii i białkowego życia, z dala od rodziny? Tego, co ty i... Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, Vi. I nie wchodź mi więcej w drogę. Kurde. To jest najgroźniejsze auto. Kontakt z pojazdem. Dziękuję. Ten był jakiś niepokojący. Doprawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pani kontakt. Ta, był bardzo niepokojący. No nic, dobra. Nord. Czyli krótko mówiąc, no daleko. Cóż by kto by przypuszczał. No ale był trochę niepokojący, musicie przyznać, że te auto coś tutaj jakby planowało opanować świat, tak trochę brzmiało, powiem wam. I dlatego było to nieco niepokojące. O nie, nic mi nie jest. Cholera jasna, jak tutaj zawrócić. Kurde no, nie wierzę! Vi, ja pierdzielę, naprawdę! Wyjedź z tego świetliska w końcu! Ja cię kręcę, nareszcie! Nie! Vi! Przestań, wyjeżdżaj ze świetliska! Nie no, ona tu za dobrze się bawi chyba. O Boże, już ty nigdy stąd nie wyjedziemy. Za dobrze się chyba bawi w tych świeciach. Ale wsiadka stylowa. Dobra, i co? Ostatnie auto ratujemy w tych okolicach. Dobra, to uratujmy ten złom. Ciekawe, już jak wszyscy już ratujemy te auto, to dawaj wszystkie uratujemy. I będzie spokój. Ale w końcu nie udało mi się Roach uwieść, a myślałem, że jakoś się da uwieść Roach, co nie? Dziwne. W pobliżu miejsca. Ciekawe nawet. Straciłem kontakt z jednym z pojazdów. Będę się za nim rozglądała. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Dobra, dobra, jasne, jasne. Nie zrobił ci? Dało się jakiegoś większego romansiku zrobić? To by naprawdę tyle? Ciekawe. Właśnie to mnie ciekawi, co nie? Możemy w ogóle zadzwonić, Dakoty możemy zadzwonić, do Roach możemy w ogóle zadzwonić, zadzwonimy do Roach, zobaczmy czy możemy coś działać jeszcze. Roach. Ciekawe czy odbierze. A tymczasem weźmy tego. Widziałem.
Widziałam go róg. Adama z Maszera. Gdzie? Tu, w mieście. Yorinobu spuścił go ze smyczy, kiedy Hanako została porwana. Kurwa, to było do przewidzenia. Arasaka znów szuka nieznanych sprawców. Co oni sobie myśleli? Ci nieznani sprawcy. Ci nieznani sprawcy po prostu musieli im pomóc. Dlaczego w ogóle mnie to nie dziwi? Ale wiesz, co bym im powiedziała? Gdybym spotkała się z nimi twarzą w twarz. Że to nie jest bezpieczna gra. Że to nie jest ani to samo miasto, ani ta sama Arasaka, co kiedyś. A jeden z nieznanych sprawców nie jest tym, kim był dawno temu. Myślisz, żeby mnie zrozumieli? Chyba tak. Ale myślę, że mieli swoje powody. Przynajmniej się opłaciło? Mam taką nadzieję. Muszę kończyć, Vi. Mam tu interesy do załatwienia. No nie wiem, dobra. On jest gdzieś ukryty. To musimy chyba poszukać. A nie masz dla mnie jakiejś roboty? Tak się zastanawiałam. Nie masz dla mnie jakiejś roboty? Nie. Nic? Naprawdę? Nie dla ciebie. A, dzięki za szczerość. Aha. Dzięki za szczerość. Jedyna rzecz, jaką dostaniesz tu gratis. Ludzie w Afterlife mają za sobą dziesiątki wspólnych akcji. Ufają sobie. A teraz postaw się w mojej sytuacji. Jak myślisz, jak zareagowaliby na wiadomość, że dołączam cię do któregoś... Mam go. Mieliście jedną akcję z Dexem i koncertowo ją spierdoliliście. Wiesz, dobra, daj spokój. I co z tego? Nie chodzi o kompetencje. Ważne, co oni o tobie myślą. Właśnie dlatego pracujesz sama. Rób to, co ci najlepiej wychodzi. Udało się. Ta akcja z Hellmanem. Wiem. Odciąć pół Night City od prądu, żeby strącić AV-kę. Kiedyś właśnie tak załatwiało się. Kurde, gada o pierdołach, tu o romansach. Spora w tym wszystkim zasługa pana. Dobra, kończ tą rozmowę, bo muszę tutaj załatwić auto. Poleciłem ci właśnie. To wszystko? Tak, to wszystko. Trzymaj się. Mam inny telefon na linii. Właśnie. Stój! Spokojnie, chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! A to jest teraz przerażone dziecko, no nieźle. Zwolnij trochę. Zostaw mnie! Przerażone dziecko teraz, ja pasakra. Co z tymi samochodami nie tak? Elo, byku, co tam? Wiesz, że i tak mi nie uciekniesz, więc możemy sobie tak jeździć w kółko. No nie, to trochę potra chyba. No i co ty robisz? No myślisz, że mi ucieknie, czy co? No i masz. Tu siedź, Delamay. Jak się pani miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym pani podziękować osobiście. No i to się szanuje. Dobra. Wracamy do biura. Osobiście. To jest takie, można powiedzieć, wyróżnienie trochę. Byczki, udało się. Zrobiliśmy to. Ja wiem, co dostanę. Zaraz się przekonamy. Jedno jest pewne, daliśmy radę. Pomimo tego, że wydawało się... O, Roach, co ty tu robisz? To jest Roach? Co ona tu robi? What the? Roach, co ty robisz w tym miejscu?
Dziwne, szczerze mówiąc, no nieważne. Miło cię spotkać tak randomowo gdzieś w mieście. Chyba, a ciekawe, czy mógłbym zabić. Chyba nie mógłbym, co nie? Ale kusi mnie, żeby spróbować w sumie, jak o tym powiedzieliście. Kurde, dobra, wygraliście tę bitkę. To wczytam się i spróbuję zrobić coś, jakąś interakcję. Dobra, wiecie co? Wczytajmy się w takim razie. Normalnie jadę sobie jakby nigdy nic, a tu jest nagle Roach, co nie? Tak stoisz, ja wiem, że przed chwilą rozmawialiśmy, ale... Tak se stoisz w mieście, tak jakby nigdy nic. Gdzieś na jakimś wypizdowie. Co z tą kobietą jest nie tak? Zadaję sobie wtedy pytanie. No normalnie Roach jest, zobaczcie. Dobra. Ja nie mogę jej zabić, widzicie? Nie mogę. Dobra. Tym razem się jej, tobie udało. No nic. Nie, no pewnie poszła na spacer, a akurat z biegiem okoliczności ją spotkaliśmy, co nie? Tutaj każdy NPC żyje, można go spotkać w różnych miejscach. Zadzwoń, to by odebrała jak stoi, na pewno. No nic, dobra. Chodźmy do Delaymana odebrać nagrodę. Mam nadzieję, że była godna latania za tymi autami. Witam panią. Dawaj to co masz. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pani go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Uporała się pani ze wszystkimi zgubami. Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Jeśli polowałam na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałam. Cóż, tak czy owak przesyłam ostatnią ratę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. No i tyle byłoby. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Mnie również. I liczę na przyszłą współpracę. Do usłyszenia. Dobra. To byłoby na tyle. Czas chyba na misje główne.